21 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Olszyny. W czasie posiedzenia odbyło się ślubowanie radnych, a przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła im zaświadczenia o wyborze. Refelewicz Małgorzata. Sarzyński Łukasz. Sędzianor Norbert. Ślubuję. Następnie radni wybrali prezydium rady, na czele którego w wyniku przeprowadzonego głosowania stanął Wiesław Wypych. Radni przyjęli też ślubowanie od burmistrza Olszyny Leszka Leśko. Oczywiście ślubuję, że leowałem wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Olszyna. Tak mi dopomóż. Po uroczystości burmistrz Leśko wygłosił exposé, w którym zaznaczył, że zamierza ściśle współpracować z Radą dla dobra mieszkańców gminy Olszyna. W swoim imieniu serdecznie Państwu dziękuję za pośrednictwo Państwa, wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych w dniu 21 października bieżącego roku. Żadnych deklaracji w trakcie kampanii nie składałem. Co do programu pracy, Państwo znacie mnie od wielu, wielu lat. Funkcjonuję na tym urzędzie, tak to można określić, bardzo długo. Dlatego też zawsze podchodzę do pracy tej naszej trudnej samorządowej z całą odpowiedzialnością. Współpraca z Państwem, mam na myśli sołtysów, którzy wszyscy tutaj w dniu dzisiejszym również przybyli na tą uroczystą pierwszą sesję 8 kadencji. Serdecznie Wam, kochane dziewczyny i Józef, dziękuję, że jesteście, że możecie razem tutaj z nami być w dniu dzisiejszym i możecie być ze mną, wszystkim tutaj kierownikom jednostek, którzy są również na dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję za wsparcie moralne, ogromną pomoc i dobrą pracę na rzecz naszego środowiska gminy Olszyna. Deklaruję Państwu dużą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o pracę w samorządzie. Deklaruję również, że wszyscy moi współpracownicy na czele z panią sekretarz gminy Haliną Białym, jak i też tutaj Barbarą Hołuj, panią skarbnik gminy, wszystko zrobimy, ażeby praca samorządu gminnego była podobnie jak w latach poprzednich oceniana co najmniej na takim poziomie jak dotychczas. Przyjęliśmy rolę służebną wobec społeczeństwa i to czynimy przez te wszystkie kolejne lata i czynić będziemy przez następne, o ile oczywiście zdrowie na to pozwoli. Liczę, moi kochani, na Waszą ogromną pomoc. Bez Rady Miejskiej, bez pomocy Państwa sołtysów, bez kierowników jednostek, sam człowiek nic nie jest w stanie zrobić. Mówiłem, mówię i będę powtarzał, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Dlatego też pierwsze koty za głowy. Mamy do dzisiaj uroczystą sesję. Następne będą sesje robocze. Będziemy robić wszystko, żeby w miarę naszych skromnych możliwości, a przede wszystkim środków, w miarę zaspokoić nasze społeczeństwo z jego potrzebami. Potrzeby są ogromne, bo jak się mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im więcej się robi, tym większe są potrzeby. Dlatego też deklaracja z mojej strony jest jedna, sumienna, odpowiedzialna i ciężka praca na rzecz społeczności gminy Olszyna. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i serdecznie proszę o współpracę w
Wobec tego dalej nie pójdzie. Wszystkiego najlepszego. Burmistrz udzielił także krótkiego wywiadu telewizji Lubań. Kolejna kadencja rozpoczyna się, moja, w dniu dzisiejszym. Jest to o tyle ciekawe, że ta kadencja już nie będzie czteroletnia, tylko pięcioletnia. Planów oczywiście mamy bardzo wiele do zrealizowania, ale to będzie wszystko zależało od tego, jakie będziemy mieli szanse i możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację pewnych zadań inwestycyjnych, które są niezbędne, ażeby je zrealizować w naszym tutaj środowisku. Potrzeby są, jak powiedziałem wcześniej, ogromne. Im więcej robimy dla społeczeństwa, tym społeczeństwo oczekuje większego tutaj z naszej strony zaangażowania. Zawsze mówię, skromnie, spokojnie, zabezpieczając środki, można zrealizować bardzo wiele zadań inwestycyjnych, zadań remontowych. Wsłuchujemy się w potrzeby społeczeństwa, realizujemy te potrzeby. Mam nadzieję, że w tej kadencji, jak i też w poprzednich, mieliśmy do czynienia z odpowiedzialnymi ludźmi w Radzie Miejskiej w Olszynie. Uda nam się wiele tych zadań dokonać poprzez ich realizację przy ogromnym zaangażowaniu tutaj pracowników Urzędu Miejskiego, przy pomocy kierowników jednostek, którzy naprawdę są odpowiedzialni i bardzo pracowici. Wszystkim składam serdeczne podziękowania za to, że włączyli się w rozwój samorządu gminnego i będziemy to przez najbliższe lata kontynuować. Przewodniczący Rady Miejskiej Olszyny Wiesław Wypych w udzielonym nam wywiadzie podkreślał, że jako szef rady zamierza prowadzić otwarty dialog zarówno z radnymi, jak i z burmistrzem Olszyny. Ja bardzo serdecznie, bardzo mocno chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom całej naszej gminy Olszyna za udział w głosowaniu, za wybór radnych. Myślę, że uda mi się sprostać Państwa wymaganiom i raz, że prowadzić radę w sposób naprawdę dobry, a z drugiej strony próbować zrealizować te oczekiwania, jakie mieszkańcy przekazują w różnych spotkaniach ze mną i z koleżankami i kolegami radnymi. Zamierzenia to już w sumie zostały określone wcześniej, już w poprzedniej kadencji i pod koniec kadencji zarówno burmistrz przedstawiał, jak i ja miałem tą ogromną przyjemność przedstawienia te główne zadania, jakie przed nami stoją. To jest to tak ogólnie zwane Centrum Olszyny. Drugie, zabezpieczenia powodziowe. Trzecie, na pewno poprawa części jeszcze stanu dróg, chodników, które są naszą bolączką. Myślę, że to wszystko będzie się składało na tą pięcioletnią kadencję, która pozwoli burmistrzowi również pozyskać dodatkowe środki i przy jego doświadczeniu i przy jego zaangażowaniu powinno nam się to w tej kadencji wszystko udać. Ja, gratulując burmistrzowi, deklarowałem i w imieniu Rady i własnym, że Rada na pewno będzie bardzo mocno z burmistrzem współpracowała. Burmistrz deklarował też współpracę z nami. Pracę Rady oraz burmistrza będziemy Państwu przybliżać w kolejnych programach na antenie telewizji Lubań oraz na łamach Przeglądu Lubańskiego.